Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie pokażę Wam, jak przyciąć hortensję krzewiastą, czyli drzewiastą. Zapraszam do oglądania. W przypadku hortensji krzewiastej możemy zauważyć, że jej pędy wyrastają wprost z ziemi. Teoretycznie roślina ta kwitnie na pędach jednorocznych, jednak ja nie przycinam jej co roku, tylko co 2 lata, ponieważ zauważyłem, że przycinana co roku nie zawsze wytwarza tak duże kwiatostany, jakie powinna. I jak przycinamy taką hortensję? Słuchajcie, tutaj najlepiej kierować się po prostu wysokością, czyli ja tą konkretną roślinę przytnę na około 40 cm od ziemi. Co jeszcze musimy wiedzieć? Najlepszym terminem na cięcie takiej hortensji jest wczesna wiosna po większych mrozach. Nie da się tutaj tak jednoznacznie określić daty. Musimy po prostu obserwować pogodę i patrzeć, co się dzieje. No to co, zaczynamy cięcia. Też moment, w którym możemy zerknąć, czy nie ma tu jakichś starych, przesuszonych pędów, jak na przykład ten. Jeśli jednak nie jesteśmy pewni, lepiej zostawić nawet te ususzone pędy na swoim miejscu. One nic roślinie nie przeszkadzają tak naprawdę. Tyle, zabieg mam już skończony, nie jest to nic trudnego. Teraz pozostaje nam czekać tylko i wyłącznie na piękne kwitnienie. No i słuchajcie, na dziś to tyle. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!